Czas żniw to rzeczywiście czas nadziei, ale to także czas podziękowań. Ja chciałem w tym szczególnym okresie właśnie złożyć najgorętsze podziękowania dla wszystkich rolników, dla wszystkich hodowców, dla wszystkich sadowników, dla wszystkich mieszkańców polskiej wsi. Bo polska wieś to nie tylko piękno i tradycja, to także potężna część naszej całej gospodarki. To także ta część, która się bardzo szybko unowocześnia. Mogłem zobaczyć to tutaj w tym wspaniałym, wielkim gospodarstwie, gdzie mamy mnóstwo krów mlecznych, gdzie jest bardzo wiele nowych, nowoczesnych metod, które też jednocześnie zapewniają dobrostan zwierząt, czyli coś, co wszystkim nam leży na sercu, abyśmy w zgodzie z naturą i właśnie ze zwierzętami również tworzyli razem przestrzeń gospodarczą w tym kontekście, akurat tak należałoby powiedzieć. I rzeczywiście wieś, rolnictwo, aby miała równe szanse do konkurowania z innymi w Europie, ale tak, żeby była miejscem do życia pożądanym no, przez taką część Polaków, jaka sobie tego tylko by chciała zażyczyć, to potrzebne są potężne inwestycje w infrastrukturę. I stąd nasze programy od kilku lat. Myślę, co potwierdzą wszyscy wójtowie, wszyscy starostowie w całej Polsce, przynajmniej na licznych spotkaniach z samorządowcami, to słyszę. Te programy są pierwszymi takimi programami od co najmniej 3 dziesięcioleci, jeśli nie dużo, dużo dłużej. I robimy to po to właśnie, aby życie na wsi z jednej strony było wygodniejsze, było takie, które nie ustępuje niczym, a nawet przewyższa ze względu na ogromne walory krajobrazowe, naturalne, to życie w mieście. A z drugiej strony robimy to dlatego, aby rolnik polski, mieszkaniec polskiej wsi poczuł się wreszcie doceniony. Ta godność, której często brakowało w polityce gospodarczej III Rzeczpospolitej wobec polskiej wsi, musi być odbudowana i cieszę się, że ona jest odbudowana. Odbudowywana i jest odbudowana w dużym stopniu już. I dlatego raz jeszcze chciałem bardzo, bardzo podziękować wszystkim rolnikom za wasz trud, wysiłek, determinację w utrzymaniu ojcowizny, determinację w uprawianiu ziemi i także za to, że staracie się zrobić wszystko, aby ten sektor gospodarki, ale także cała polska gospodarka były coraz silniejsze. Nie ma polskiej gospodarki bez silnego polskiego rolnictwa. To jest nasze credo, w to głęboko wierzymy i w ślad za naszą wiarą, za naszymi słowami idą nasze czyny. Myślę, że po owocach można nas poznać po tym, co robimy dla polskiej wsi. I tak bym chciał, żebyśmy byli rozliczeni z tego, co faktycznie robimy dla polskiej wsi, zgodnie z tym, co wcześniej obiecywaliśmy, zgodnie z tym, do czego się wcześniej zobowiązywaliśmy. Dziękuję.